Cześć, witajcie z samego rana. Mamy 6 sobotę kwietnia 2013 roku. I tak na szybciutko oczywiście, jak to w tych dziennikach bywa. Dzisiaj zjeżdżamy do domu. Jak dobrze pójdzie wszystko, bo nie ma co tak planować wszystko na 100% w tym zawodzie, tak doskonale już wiecie. Jestem teraz na wysokości Chalons. Jedziemy na Reims, później lecimy na Soissons, Noyon, Roye, Amiens, Galais. Tam zostawiamy auto. Auto jeszcze raz zatankujemy, auto, żeby było wszystko cacy, żeby nie mówił, że go zostawiłem bez paliwa. Także zatankujemy samochód i będziemy lecieli teraz już na osobówką na kraj. Ponoć zima, także trzeba będzie uważać. Pewnie w niedzielę po południu będziemy. Nie śpieszymy się, bo teraz to czas jest na naszą korzyść, czyli na jego korzyść, ponieważ ja teraz dopiero jadę i teraz ewentualnie zacznę dopiero te moje 10 dni od czasu, kiedy będę w domu. A więc tak szybciej jak nie w tym tygodniu teraz będzie, ale w następnym, w piątek się wygonić nie da. To tytułem wstępu. Jest jeszcze ciemno, jest godzina 5:36, jak to kręcę. Słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj nakręcę. Także to będzie na razie ostatni dziennik pogodowy. Jeżeli będzie przerwa, to po prostu będą się pojawiały takie dzienniki domowe, jak tylko będę miał okazję, żeby nakręcić. A tak za bardzo nie chcę, ponieważ dziennik pogodowy to dziennik pogodowy, jak jestem w samochodzie tutaj w tym momencie. Także postaram się zrobić sobie tylko małą przerwę od dzienników i od składania filmów. W międzyczasie oczywiście będę się uczył nowych technik składania tych filmów, także na laurach na pewno nie spocznę. Także dziękuję Wam za te miesiąc, za te 5 tygodni spędzonych razem przy tych dziennikach pogodowych. Następny dziennik pogodowy zacznę od połowy kwietnia. Taki prawdziwy dziennik pogodowy, ale jeszcze do tej pory znając mnie, to będziemy rozmawiać. Rozpoczynam promocję mojego kanału, także mam nadzieję, że będzie ona skuteczna, że będzie nas więcej. Na tym mi zależy, ponieważ robię to dla ludzi chcących, którzy się chociaż interesują, a jak się nie interesują, to chociaż niech zobaczą. To jest takie, mi się wydaje, że to jest takie fajne móc zobaczyć jakąś trasę, zobaczyć jakieś fajne miejsca. Tym bardziej, że obiecuję Wam, że niedługo to faktycznie będą miejsca zwiedzane i takie, można powiedzieć, z podróży moich, ponieważ idzie wiosna, kupię rower i na rowerze zawsze można więcej zobaczyć niż piechotą. To wszystko dzięki z samochodu. Jeżeli chodzi o dziennik pogodowy z samochodu, zobaczymy się dopiero w połowie kwietnia. Mam nadzieję, że już będzie, nasz projekt będą lepsze. Przepraszam, jeżeli nie rozględzę, bo to jest właśnie tak, że jak ktoś jest długo w trasie, to później nachodzą go jakieś tam ale, jakieś obawy, jakieś przemyślenia, ale od tego właśnie jest dziennik i od tego można zacząć fajną dyskusję pod spodem w komentarzach. Dobra, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ja się biorę za jazdę, bo jeszcze mam do przejechania 300 kilometrów, około 300 kilometrów. Tak, to będzie wszystko. Dziękuję, trzymajcie się. Hej!